79 lat temu, dokładnie we wtorek 24 marca 1942 roku, zniknęła z Marek, z Pustelnika, z Strugi cała społeczność żydowska. Ten dzień, wtorek, zapisał się jako czarny dzień w historii naszej gminy. To właśnie tego dnia około 1000 mieszkańców naszej gminy wyruszyło w swoją ostatnią podróż. Pierwszy etap to było getto w Warszawie, drugi etap komory gazowe Treblinki. Został zamknięty rozdział kilkusetletniej historii współżycia społeczności żydowskiej i naszych mieszkańców. Co wiemy, w takim razie pada pytanie, co my wiemy o osadnictwie żydowskim w Markach? Kiedy się tu pojawili, ilu ich było, jak liczną stanowili społeczność? Na pytanie, kiedy właściwie Żydzi pojawili się w Markach, możemy odpowiedzieć tylko tak. Nie wiemy. Wiemy, że już ponad 200 lat żyli z nami. Według informacji z archiwum parafii Izydora w 1826 roku istniała już w Markach bużnica, dokładnie w Pustelniku, bużnica żydowska. Świadczyć to może o tym, że była społeczność, która miała potrzebę swojego domu modlitwy, zbudowała go i użytkowała. Czyli była to jakaś społeczność duża, powiedzmy to tak. W 1918 roku nasz proboszcz, ksiądz Dominik Budejko, robiąc statystyki, wykazał, że na terenie parafii mieszka 880 osób narodowości żydowskiej. I możemy przyjąć, że to jest faktyczny stan, jaka tu była ta społeczność. Druga synagoga w Markach, właśnie znowu w Pustelniku, powstała w 1924 roku, już murowana. A więc ta społeczność była w stanie wybudować taką synagogę, zebrać na to środki, dokumentację stworzyć i tak dalej. Dostali oficjalną zgodę i synagoga powstała. Pada więc pytanie, co my wiemy w ogóle o tej społeczności żydowskiej w Markach i w Pustelniku. Mówię w Pustelniku dlatego, że to Pustelnik był takim ośrodkiem osadnictwa żydowskiego na naszym terenie. A więc co wiemy o społeczności żydowskiej? Tu trzeba powiedzieć, że w sumie to wiemy niewiele. Mamy wiadomości oderwane z różnych dziedzin, z różnych tematów, ale całościowego obrazu jako takiego to my nie mamy. Wiemy, że była grupa Żydów bogatych, tych, którzy prowadzili biznesy, prowadzili handle. Była grupa zwykłych, ubogich, tak jak to normalnie w każdej bywa społeczności. Z takich znanych nazwisk tych, którzy mieli duży wpływ na społeczność żydowską, to można powiedzieć Izrael Halber, właściciel cegielni, Henryk Doktorowicz, to jest ciekawa postać, ponieważ Henryk Doktorowicz był znajomym Janusza Korczaka, mało tego, występował w Lidze Narodów w sprawach oświaty dla młodzieży żydowskich tu, w Królestwie jeszcze Polskim. Co do pozostałej społeczności żydowskiej, tej takiej niższej, powiedziałbym, czyli szewców, krawców,
robotników. Tu wiadomości mamy praktycznie niewiele. Sporo nazwisk można znaleźć w książce Zbyszka Paciorka na temat marek. Dużo nazwisk jest też w książce Czesława Brodzickiego, który napisał takie opracowanie, stworzył Żydzi Ewangelicy w rozwoju społeczności marek. Chciałbym tu z archiwum Ringenbluma przeczytać fragment informacji zawartej w dokumentacji, to co pisał miejscowy nasz z Pustelnika Żyd. I a propos, archiwum Ringenbluma jest to archiwum tajne, sporządzone w getcie warszawskim. Z jego trzech części dwie zostały odkopane po wojnie, trzecia bezpowrotnie chyba już zaginęła i tam na bieżąco sporządzano informacje o życiu. I pisze: przed wojną żydowska społeczność z Pustelnika składała się z blisko 200 rodzin, które liczyły około 850 osób. Czyli potwierdza się nam tu informacja, ta, którą zawarł ksiądz Budzejko w swoim sprawozdaniu. Ale to nie tylko praca, nie tylko wielcy biznesmeni. Toczyło się życie społeczne też. Istniał żydowski klub sportowy Maccabi w Pustelniku. Wzmiankę o nim znajdziemy przy okazji opisywania odsłonięcia pomnika żołnierzy 20 roku na cmentarzu w Markach. Otóż tam zawarto informację, że w tej uroczystości wziął udział żydowski klub sportowy Maccabi z Pustelnika. Więcej informacji na temat tego klubu niestety nie mamy. Mamy jeszcze informacje z 1926 roku, kiedy Stany Zjednoczone świętowały swoje 150-lecie niepodległości. W Polsce wtedy zbierano podpisy, tworzono taką księgę pamiątkową, którą przesłano do Stanów Zjednoczonych. I tam mamy wpisy dzieci ze szkół z Pustelnika i z Marek. Jest to też dostępne w tej chwili już w internecie, zostało to po prostu w postaci cyfrowej sporządzone. Także tylko tyle wiemy o temat społeczności, że była ta warstwa bogatych przedsiębiorców, bankierów, jak i Goldfeder, który brał udział w tworzeniu Parku Wenecja w Strudze i udziałowiec kolejki mareckiej. Wiemy, że był sport, no niestety bez szczegółów. Wiemy, że było około 30%, się szacuje tak, dzieci żydowskich w szkołach w Pustelniku i w Marek. I tu pada pytanie w takim razie, jak współżyliśmy my z naszymi żydowskimi sąsiadami. Sięgnijmy do relacji jednego z mieszkańców Pustelnika, zawartej w archiwum Ringenbluma, który wtedy pisał tak: stosunki z miejscową ludnością polską, z miejscową władzą, wójtem i posterunkiem policji stały się znów przyjacielskie. Także życie można było traktować jako znośne. O co tu chodzi w tym zapisie? Najpierw była mowa o tym, co się działo, jak wkraczali Niemcy tutaj, jak się zachowywała ludność. Niektórzy, zaznaczono tam, wyrostki, niewyrostki, jak się zachowywali młodzi żołnierze niemieccy, którzy wykorzystali możliwość, że można grabić sklepy pożydowskie i żydowskie. Dlatego tu później pisze, że stosunki znowu stały się znośne i życie stało się znośne, a stosunki stały się znowu przyjacielskie. Podkreślam, znowu przyjacielskie, czyli nie było tu jakichś problemów.
Problemy zaczęły się dopiero, kiedy utworzono w Pustelniku getto. I tu pada pytanie, a kiedy właściwie i gdzie utworzono w Pustelniku getto? Najczęściej posługujemy się pojęciem, że utworzono getto w Pustelniku. Powtarzam, getto. Natomiast z notatek i z informacji zawartych w tym archiwum Ringenbluma wynika wyraźnie, że w Pustelniku były trzy getta. Tak w 1940 roku na jesieni Niemcy to urządzili. To były trzy odrębne zespoły budynków i dlatego to nazywali, że to są trzy getta. Przechodzenie z jednego do drugiego było bez zezwolenia w zasadzie zabronione, ale jak pisze tu naoczny świadek, polska policja z posterunku w Markach i w Zielonce, do których należały te trzy kompleksy budynków, dobrze żyła z Żydami przed wojną i później również. Nie tylko nie przeszkadzali, ale i pomagali i chronili przed złym okiem. Pomocy medycznej w gettach udzielali lekarze z Zielonki i lekarze z Marek. Także widzimy, te stosunki nie mogły być złe, były poprawne, jeśli tak było w czasach, kiedy istniały te trzy getta, to znaczy, że te stosunki poprawne musiały być i wcześniej, że nie było jakiejś wzajemnej złości i nienawiści. Nadszedł jednak dzień, kiedy getta w Pustelniku zlikwidowano. Jak przebiegała likwidacja tych trzech gett w Pustelniku? Według relacji zawartej w archiwum Ringenbluma był to tragiczne wydarzenia i tragiczny dzień. Po pierwsze, pozbawiono Żydów całej ich własności. Wszystko, co było w budynkach, kazano wynieść i spalono. Ludność natomiast pozbawiono wolności całkowicie, sformowano kolumny i ruszono pieszo do Warszawy. No, nie szli, z tego wynika z zapisek, normalnie tą drogą, która idzie, ta 631 przez las, tylko polami, jak wspominano, prowadził ich oficer najgorszymi drogami polnymi, tam gdzie błoto, woda i tak dalej. Rabin, który szedł, no niestety nie znamy nazwiska i nie mamy, w tej kolumnie już starszy, nie miał siły, nie mógł dalej iść, został pobity pałkami przez eskortę niemiecką, a kiedy już w ogóle nie mógł się ruszać, został zastrzelony. Jego syn, który protestował przeciwko temu, także został zastrzelony i wrzucony do rowu. I w takich warunkach ci ludzie, nasi współmieszkańcy, dotarli do Warszawy. To ich fakt dotarcia jest potwierdzony także w dzienniku szefa Rady Żydowskiej. Pada w takim razie pytanie, kiedy już znaleźli się w Warszawie, w getcie, czy mieszkańcy Marek, markowianie, mieli jakiś swój udział i pomagali Żydom w getcie? I to jest ciekawe i zasadnicze pytanie. Otóż jeśli chodzi o pomoc dla getta warszawskiego, jest tu, jak dla mnie, ciekawostka, że kiedy się wspominają ludzie, ci, którzy mieli do czynienia i z gettem, i z podziemną organizacją żydowską, i z Armią Krajową,
wspominają taką postać Marylka lub Emilka Rosenzweig, Szoszana Kossover. Wspominają ją jako tą, która miała kontakt do getta, dostarczała broń i była bardzo, bardzo aktywna. I co dziś ciekawe, wspomina ona w 1942 roku, że bywała w getcie razem z Apolonią Kalata, tu z pustelnika od nas. Prawdopodobnie pomagała Apolonia, była taką przykrywką, pomagała jej dostarczać broń, bo oceniono, że była ona najbardziej skuteczna. Wspomina też później postać Turchetiego, który ich tu pomagał im i ulokował w pustelniku. Ale o tym to trochę może później. Jeden z szefów prawicy żydowskiej, uratowany przez Kossover Emilkę, wspominał, że to ona była tą postacią, która najbardziej przyczyniła się do zaopatrzenia w broń bojowników żydowskich. Wsławiła się jeszcze tym, że w sierpniu 1943 roku razem z Teodorem Pajewskim dokonała wyczynu nieprawdopodobnego. Wyprowadziła z obozu w Trawnikach Ringenbluma, tego, który założył tą komórkę Onek Szabat, która sporządzała to archiwum Ringenbluma. Ona miała tu swój udział w tym. A tu dodajmy, to archiwum jest umieszczone na liście Pamięć Świata. Także tu jest pewien związek Marek, Pustelnika, getto warszawskie, bojownicy. Pada pytanie w takim razie, czy my wiemy coś w ogóle o dalszych losach naszych mieszkańców, o ich losach w getcie warszawskim i co się z nimi działo, co się z nimi stało. Odpowiedzi na to pytanie może nam udzielić wgląd w dokumentację w Yad Vashem. Otóż tam, jeśli się przegląda dokumentację, znajdujemy szereg dokumentów, takich kart personalnych dotyczących tu Żydów z Pustelnika głównie. To są karty sporządzone przez rodziny, które poszukują swoich bliskich. Ja znalazłem tam 65 kart, w których wyraźnie określa się, że oni pochodzą tu stąd z Pustelnika. Na niektórych kartach jest pomyłka, bo traktuje się Pustelnik jako miejscowość Kołomińska Mazowieckiego. Ale z tekstu karty wyraźnie wynika, że chodzi tu o nasz Pustelnik. I to są losy i historia naszych mieszkańców, którzy znaleźli się w getcie warszawskim. No wiemy, że następny etap to była Treblinka. Pada pytanie w takim razie, czy Żydzi ukrywali się też w Markach? Czy wiemy coś na ten temat? Czy tu docierali do Marek z getta już warszawskiego? Odpowiedź znajdujemy na to pytanie, czy ukrywali się w Markach? Znajdujemy odpowiedź tak, ukrywali się tu i w Markach. Najbardziej znaną taką postacią to jest Ruben Feldschuh i jego córka. Jest historia o tyle ciekawa, że jego córka, 11-letnia, była znakomitą pianistką. Występowała w getcie, miała koncerty, grała znakomicie na pianinie.
Do 1943 roku rodzina cała przebywała w Warszawie w getcie. Kiedy zachorowała Josima w Felczu, zachorowała na zapalenie płuc, wtedy postanowili opuścić getto, żeby ją ratować. Tu do akcji wkroczyła, o której mówiłem, Rosenzweig, która ich przewiozła tu do Marek, do Pustelnika. I tu się oni ukrywali. W jej wspomnieniach, wynika z jej wspomnień, że pomógł jej załatwić im lokum, domek, mieszkanie, Turchetti. I to on ich tu właśnie ulokował. Niestety w kwietniu, 21 kwietnia, Josima zmarła. Została pochowana w ogrodzie pod Wisienką, później ekshumowana w 1946 roku. Co jest ciekawe, że rodzina, u której się ukrywali, to jest rodzina Banaszków. To jest ta rodzina, gdzie w parafii Izydora na placu kościelnym, przy tej alejce prowadzącej do kościoła, całkiem niedawno odsłonięto pamiątkowy głaz wspominający tą rodzinę. Zapłacili życiem za ukrywanie Żydów. Ale to jest właśnie ten przypadek i to jest ta rodzina. I to jest ten ślad, jak losy się splatają ludzi i jaki udział tu miały marki też w tych wszystkich wydarzeniach. Tu dodajmy jedną rzecz. Emilka Rosenzweig, ta, która była łączniczką zarówno w Armii Krajowej, jak i w żydowskiej organizacji wojskowej, za swoją działalność, za swoje zasługi, uhonorowana została w 2020 roku, a więc w ubiegłym roku została uhonorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. To jest właśnie ta postać. Tyle lat trzeba było, żeby dotrzeć do wszystkich dokumentów, zobaczyć jak to było. Zresztą ten Felczu, znany działacz żydowski prawicowy, którego ona tu z Turchetti ulokowała w Markach Pustelniku, wspominał też o tym, co im tu zawdzięcza. Takie były losy i historia. Ale tu możemy sobie zadać pytanie, czy w Pustelniku, poza dorosłymi ludźmi, ukrywano także dzieci żydowskie, niekoniecznie tu z Pustelnika. Odpowiedź na tak postawione pytanie, a co z dziećmi żydowskimi, brzmi tak. Ukrywano, przywożono je zarówno z Warszawy, jak i z innych miejscowości i tu udział największy w tym miały siostry z Czerwonego Dworu. Jest wiele wspomnień na ten temat, są artykuły w prasie też, podkreśla się jedno. Ukrywały te dzieci, choć wiedziały, że za to grozi śmierć. Kwiecień jest tym miesiącem, kiedy wspominamy getto warszawskie, wspominamy zagładę i wspominając o tym, pamiętajmy, że czasami bardzo dziwnie splatają się losy różnych ludzi. Losy różnych ludzi, którzy walczyli też o życie i walczyli o przetrwanie. Los układa się różnie, dramatycznie i nasz Pustelnik też odegrał tu swoją rolę. My tą naszą pamięć jesteśmy im winni. Jesteśmy winni ludziom, którzy nie mają imion na swych grobach. Mało tego, nie mają swoich grobów. Pozostać tylko może nasza pamięć o naszych sąsiadach.